Moja babcia nie żartowała. Ona była bardzo konkretnym człowiekiem. Tak, powinniśmy zaczynać ten odcinek po prostu leżąc na tym dywanie. Leżąc na, na dywanie. To też byłoby wygodnie na pewno. A my to tam chuja znamy, nie? nawet nie wiem, kto pode mną mieszka w bloku i nade mną. A nie przeszkadza wam? Nie, w ogóle się tym nie przejmuj. Czuj się komfortowo, swobodnie. Jak u siebie, okej. Okay. <noise> Ja myślę, że to jest jakiś kolejny etap ewolucji tego podcastu. To byłoby to, żebyśmy po prostu jak u Graham Norton show, że po prostu się siedzieli z alkoholem jakimś drinkiem, nie? Piweczkiem, kto tam co woli. Byśmy bareczek tutaj w dyspensie... Fajne! Zastanować. I żeby każdy sączył i można było Tylko nie zadać. wiem, czy zaraz by tego nie podciągnęli pod promowanie picia alkoholu i alkoholizmu, nie? To mógł A być teraz problem, to jest no. taki dosyć drażliwy temat, więc... Chyba żebyśmy, wiesz, lali sok jabłkowy do szklanek, które wyglądają jak od piwa, wiesz, można no, było by to, w ten to teraz powiedzieć. już jesteśmy ściemniaczami na, na pełnej. <laughs> no wiesz, no ale, ale faktycznie to myślę, że to mogła być bardzo ciekawa konwencja, no bo jednak tak człowiek jak sobie tak przy piwku no to jednak inaczej ta rozmowa się klei, nie? Się no wydaje. jest to taki rozluźniacz naturalny, nie? Ale z drugiej strony ja się zawsze zastanawiałam, czy faktycznie to jest tak, że po alkoholu z człowieka wychodzi prawda, czy to jest trochę takie krzywe zwierciadło? To jest bardzo dobre pytanie. Mój kolega ma na to teorię, że on nie ufa ludziom, którzy nie piją. Bo znaczy, że jak nie piją, to się boją, że po pijaku coś powiedzą. O, dobre to jest. Nigdy o tym nie pomyślałam w ten sposób. Tak, tak, to jest prawda. I była taka maksyma z miejsca, którego ja pochodzę, to jest Soljówek, że pijesz, czy jesteś z policji? To było pytanie, które bardzo często padało w różnych, okay. w różnych okazjach. Także... Ale teraz jest coraz bardziej popularne właśnie to, że ludzie nie piją, tak mi się wydaje, że co róż gdzieś wychodzę i wszyscy właśnie bezalkoholowe i, i kurczę. To mi że też to jest fajna fajna Udostępniają się też inne Tudę, Ja, no to swoją drogą, ale ja najlepsze imprezy i najdłuższe mam, jak jestem totalnie na trzeźwo, jak nie piję alkoholu w ogóle. No. To po prostu jestem w stanie zostać do piątej rano, szóstej rano i w ogóle luz. I nie biorę żadnych wspomagaczy. Tylko po prostu, ja nie wiem, jakoś wtedy mam najwięcej siły. To masz dobrą kondycję innymi słowy. No mam no kurczę staram się, ale nie, nie wiem, nie wiem czego to jest kwestia i kurczę najfajniej się bawię. Najlepiej mi się tańczy i tak dalej, a jak nawet wypiję piwko czy dwa czy jakieś winko, to szybciej się zwijam na HD, już mam takie, o Jezus, dobra, zmula, już, nie? już mi zmula, zmula, zmula już, już chcę do spania, wiesz, czasami wjeżdżałem jakieś takie rozkminy i tak dalej, więc no, ale nie bez powodu się mówi, że alkohol też jest takim depresantem, nie? Więc tutaj jest pytanie, po co się sięga po ten alkohol. A z drugiej strony myślę, że dla ciebie jako dla artystki, dość płodnej, no to takie bycie na imprezie na trzeźwo, no to to jest takie przestrzeń do ciekawych obserwacji, nie? Bo to trochę taki National Geographic z kamerą wśród ludzi. Jak trochę Skocie, tak, mówię. trochę tak, tylko wiesz co, ja mam taki grzech, że ja bardzo Dużo, dużo siedzę tutaj, w środku, uh -huh, a mało uh -huh. jakby jestem taka, że jakieś interakcje z, z bliskimi to tak, ale jakby dużo, zwłaszcza właśnie w takich społecznych sytuacjach, to dużo siedzę w środku jakoś. Nie wiem, czy to jest jakaś taka moja wersja introwertyzmu. To jest trochę, były taki mem z dziewczyną, która jest w domu i jest napis: I wanna go out, jest napis później, jak jest na dworze i jest: I wanna go home. To jest to trochę ja, <laughs> więc nie dogodzisz. Nie, nie wiem w zasadzie. kiedy się zastanawiałam też nad tym, czy jestem ekstrawertyczką, czy jestem introwertyczką, bo ludzie trochę nie rozumieją tych pojęć, nie? bo się myśli, że ekstrawertyk to jest ktoś, kto bardzo okazuje emocje, a introwertyk to ten, kto zachowuje. Otóż ponoć jest tak, że ekstrawertycy to są ci, którzy czerpią energię, będąc z ludźmi, a introwertycy są ci, którzy czerpią energię będąc no. sami uh -huh, uh -huh. i w zasadzie to mm, nie wiem Myślę, że każdy z nas, że to jest jakieś takie spektrum i jakby to nie jest tak, że albo się jest w tę stronę, albo w tę stronę, tylko to jest taki, taki suwaczek, No To jest tak, tak jak dzisiaj, prawda, doszliśmy do wniosku, że też że na przykład seksualność jest spektrum, nie? że to nie jest tak do końca, że wszyscy jesteśmy bardzo kopani na jednej tak, pozycji. Tak, totalnie, Więc... totalnie. No. I to w ogóle myślę, że takie zmienianie perspektywy w patrzeniu na świat zazwyczaj łatwo jest patrzeć albo coś czarne, albo coś jest białe. Żyje się prościej. No to prawda, ale też mi się wydaje, że bardziej takie e, inkluzywne jest patrzenie na świat pod taką perspektywą nie wyróżniania konkretnych jakichś tam rzeczy, tylko właśnie w kontekście takiego spektrum, bo po prostu jest więcej chyba miejsca wtedy na różnorodność. Mhm. Tak mi się wydaje. A się tak wydaje, nie co o tym sądzi, że chyba też rolą sztuki i artystów w ogóle zawsze było trochę challengeowanie społeczeństwa pod tym kątem takiego rozciągania swojej pojemności, tych pojęć i rzucania jakiegoś takiego wyzwania naszej rzeczywistości za stałej, takiej, którą sobie gdzieś tam na kwadratowo układamy. No i te kolorowe ptaki muzycy, artyści, malarze, graficy, artyści tak, konceptualni tak. jakby wykonywali tą robotę, tworzyli ten wyłom w tym społecznym obrazie tego. Co jest prawidłowe, poprawne i właściwe, i trochę to jest taka rola tego, kto gdzieś tam staje na scenie. I to chyba też w dużej mierze dzięki temu nasza świadomość społeczna się zmieniła. Nie? Tak, ja myślę, że w ogóle to wynika z jakiejś takiej ogromnej potrzeby wolności. Ekspresja, wyrażanie siebie, łamanie konwencji to jedna, ale mi się wydaje w ogóle, że za taką potrzebą, przynajmniej ja tak mam mhm. y, i gdzieś tam sobie o tym myślałam jakiś czas temu, że za taką potrzebą doświadczenia piękna i w ogóle widzenia piękna w świecie idzie jakaś taka. Straszna potrzeba wolności, i jakby w ogóle. Posiadając taką wrażliwość, będąc wrażliwym na piękno. I to nie jest takie piękno typu, czy coś jest ładne, czy brzydkie, tylko. Jak ten dywan. Tylko pięknym jest. No, piękno to też jest jakieś tam spektrum. Mhm. Więc mi się tak wydaje, że właśnie z tej potrzeby wolności się to wszystko rodzi. Mhm. Że przez to, że trochę nam jakieś rzeczy zaczynają uwierać, i, i może mamy to oko wyostrzone bardziej na przykład na jakieś takie problemy, które nie dostają tyle światła, ile powinny dostawać. To, to rodzi jakąś taką potrzebę właśnie wyrażania, ekspresji, ta potrzeba tej wolności. Mhm. I dzięki temu mi się wydaje, że z tej wolności się rodzi po prostu taki kontrruch do całego wszechświata. Albo w ogóle zadawanie pytań, nie? kwestionowanie mhm. rzeczy, bo często ludzie mi się wydaje, że robią coś takiego, że no to samo jest a propos, a czy coś jest czarne, czy coś jest białe, że łatwo jest ludziom wchodzić w dyskusję i nie, nie zgadzasz się z moim zdaniem, to jest coś beznadziejne i, i wiesz, tego typu jakieś takie klimaty, mhm. a mi się wydaje, że czasem można zadawać pytania, żeby zobaczyć, co się wydarzy, nie? Że jakby nie wszystko musi prowadzić do jakiejś odpowiedzi, tylko to wszystko jest jakiś taki proces, nie? Że nawet artyści, którzy tworzą i załóżmy, jest nam ciężko ich określić i mówimy, o jezu, to jest w ogóle jakieś takie dziwne, nie rozumiem, o co mu chodzi, on pewnie sam nie wie, wydziwnia się i tak dalej. Obserwujemy jakiś proces i to jest ciekawe samo w sobie, nie? My lubimy dostawać odpowiedzi, gotowe I wiedzieć tak, gotowe co i jak. Nie? Mhm. A kurczę, no ten proces cały też jest super, ale no? to też jakaś jest chyba cierpliwość, pokora do tego potrzebna, żeby ten proces móc obserwować i uczyć się z niego i ja w ogóle mam ostatnio taką rozkminę bardzo, mm, obserwuję jakieś zjawiska fizyczne w otaczającym świecie, czy zwierzęta, czy rośliny, czy pogodę, czy jakieś sytuacje międzyludzkie i jest tyle po prostu odbić w tym świecie, że pewne sytuacje, właśnie prawa fizyczne, że one mają na przykład odbicie też w relacjach międzyludzkich, że tyle tych właśnie, dlatego mówię o tych procesach, bo te procesy często potrafią nam dużo po prostu wyjaśnić, nie, I Taka też mi się wydaje, powinna być rola sztuki, żeby jakby ludziom przybliżać jakieś wyjaśnienia i żeby ludzi prowokować do myślenia, nie? Ładne, ładne, ładne. Sam raz na cytat. Zawsze wklejamy cytat z naszego podcastu. To mi się bardzo podoba. Super. Także, no? także trzeba to zapamiętać. Ja bardzo chętnie o tych procesach z tobą właśnie porozmawiam. Bardzo pięknie to nam tutaj rozwinęłaś i rozpoczęłaś ze swojej strony, bo faktycznie gdzieś ten proces twórczy w twoim wypadku jest dość fascynujący i pewnie będę chciał z tobą o tym więcej porozmawiać. Mhm. Natomiast kiedyś trzeba zacząć. Mm, tak, kiedyś trzeba ze sceny zejść, no więc tak. kiedyś trzeba na tę scenę wejść. Więc ja chciałem oficjalnie przywitać cię w dyskaście. E, Witam. Przywitać ciebie i naszych słuchaczy. I przy okazji no, w skaście nasz gość, gościni, gościuwa e, zawsze Gościwa. przedstawia się sama, także jakbyś była uprzejma się przedstawić. Cześć drodzy słuchacze, z tej strony Ofelia Iga Craft. Wow! Yeah! <laughs> Super. Dobra, Ofelio, miło cię widzieć My się nie znamy, więc widzimy się po raz pierwszy więc tak będziemy, mieli, będziemy przełamywać lody, że tak powiem dobrze. W tej rozmowie tak. Ale myślę, że już nam się całkiem dobrze udało tak. Jest pewna zgodność w kwestii dywanu W kwestii picia alkoholu Na, na, tak, na różnych tak, tak, podcastach tak. i rozmowach Także common ground znaleźliśmy w tym tak, temacie Tak, totalnie Słuchaj, wiesz co, I to jest dla mnie mega ciekawe Dlatego, że jak ja zacząłem mówić moim znajomym Że w następnym dyskaście będzie u mnie Ofelia to reakcje były powiem Ci mocno zaskakujące. Panie. Jezus Maria, jakie? To były, za... to, znaczy? to były reakcje tego typu. A czy ty wiesz, jakie ona zajebisty kontent rzuca na Instagrama? I mówię, no wiem, przeglądałem to. Nie, nie, ale czy ty wiesz? <grym> czy ty wiesz, jaka ona jest super? <grym> <grym> Więc e, ja nie wiem, czy ty zdajesz sobie sprawę, ale ty masz naprawdę bardzo duże grono Die Hard fanów. No, to jestem trochę zaskoczona. Nie to nie Mnóstwo ludzi tak relacjonowało mi. Przede wszystkim, poza oczywiście Twoją twórczością, która jest poruszająca, ciekawa, i jakby tutaj to jest w ogóle zupełnie inny temat. Mm -hmm. Ale wracając do tematu w ogóle Twojej aktywności social mediowej, <laughs> to po prostu I ty masz moment. grono naprawdę oddanych fanów, którzy śledzą Twoją twórczość, są w stanie powiedzieć o wszystkich etapach, które Ty przychodziłaś w swoim życiu, o tym, jak się zmieniał Twój imię, jak się zmieniał to, co Ty mówisz i tak dalej. Ja o tym się byłem w szoku. Ja nie, ja wiedziałem, w szoku. Ja nie wiedziałem, że ludzie tak dobrze Ciebie znają naprawdę, poprzez twoje, poprzez twojego Instagrama. Kurde, szkoda, że nie ma tu kogoś, bo ja mam tyle pytań, jestem ciekawa jakby, czego to jest kwestia, nie? Bo tak nie mam zazwyczaj możliwości zadawania takich pytań, mhm. chociaż ostatnio jakaś dziewczyna po... Byliśmy na takim panelu dyskusyjnym, na takiej konferencji i ja tam rozmawiałam a propos muzyki i komponowania i tak dalej. Jakaś dziewczyna do mnie podeszła po tym wszystkim i powiedziała, że w ogóle to jest takie super, że ja wrzucam tyle prywatnego życia i pokazuję różne rzeczy na tym Instagramie, bo ona mówi, że ona tak nie lubi, jak artyści wrzucają tylko rzeczy dotyczące muzyki, że ona jako fanka jest ciekawa tych różnych kolorów, które są w moim życiu, a nie tylko informacja o koncertach, nie? I ja zawsze myślałam o tym, że że właśnie zdradzam tą muzykę, mm -hmm. nie, że tu wrzucam jakieś takie kurde kawka, kino, jedzonko, moje rozkminy i przeżycia i w ogóle i że to jest jakby trochę zdrada mm -hmm. dla muzyki, a tu pierwsza z ktoś mi jakby pokazał taką inną perspektywę, że właśnie to jest Super, bo to daje jeszcze pełniejszy obraz, że ci ludzie na przykład później lepiej rozumieją to, o czym ja śpiewam, na przykład, nie? Mm -hmm. I to jest taka ciekawa perspektywa, ale to jestem w szoku, że to jest jakieś szersze zjawisko. To jest bardzo szerokie zjawisko, też byłem w szoku. Ale ciekawe, czego to jest kwestia, kurczę, zastanawiam się. Ale ja, ja mogę ci zrelacjonować, co ja słyszałem. No, od, od jestem ludzi, ciekawa, którzy, bardzo. ci którzy wypowiadali, nie było to jakieś bardzo miarodajne grono, nie robiliśmy ankiety wśród szkoda. tysiąca ankietowanych, a szkoda. Bardzo szkoda, byłoby o wyniku. E, niestety nie dostałem na to finansów. Następnym razem, jeżeli Cię zaproszę, na. Który z kolejnych sezonów mm -hmm. dyskastu, to obiecuję, że będę miał przygotowany research. Ankieta spotkanie. będzie wypełniona. Tak, tak no, o Zadbam o finanse, porozmawiam z dyrekcją. Wspaniale. Natomiast póki nam się to nie udało, nie to musiałem porozmawiać z małą groną osób, którym opowiedziałem o tym, że będę się z tobą widział. No i właśnie tam padały takie słowa, że inspirująca. Mi? Tak. Wow. No to jest bardzo, bardzo miłe. I, e z tego, co się dowiedziałem, ja nie zdołałem przejrzeć wszystkich twoich rolek na Instagramie, przyznaję się bez bicia. I jakby jest tego sporo, sama przyznasz. A to było też tam sporo, chociaż tu akurat dało mi się zobaczyć jedną czy dwie na temat w ogóle samopoczucia, jakby takiego wiesz, zdrowia, twojego własnego psychicznego i to podobno bardzo dużo ludziom dało. Jezus, ale super! To, a, to a, mnie najbardziej takie coś cieszy. Najbardziej mnie coś takiego cieszy. To jest taka kwestia w moim życiu... Absolutnie nie uważam się za jakiegoś eksperta, i w ogóle raczej jestem laikiem, i bardziej przez przyzmat tego mhm. przemawia moje doświadczenie i jakieś takie moje przeżycia, które sobie później na tak zwanej kozetce z moją ukochaną terapeutką przerabiam, ale ja trochę wyszłam z tym, po pierwsze, dlatego że to było coś, czego się mega wstydziłam, więc uznałam, że być może jak się z tym totalnie otworzę, po prostu my vulnerability level max. To będzie mi łatwiej jakby się z tym pogodzić w sobie. Mhm. A po drugie, mi bardzo pomogła w moim procesie jakby leczenia i w ogóle zanim się zaczęłam leczyć i robić coś z moim zdrowiem psychicznym. Pomogło mi bardzo, kiedy trafiłam w internecie na jakiegoś bloga, jakiegoś pana, który relacjonował swoją drogę z nerwicą lękową. I ja po prostu zaczęłam to czytać i mówię: Wow! Czyli to nie jest tak, że ja po prostu jestem jakaś jedyna na świecie, która przeżywa takie rzeczy i jestem jakimś wykrętem, tylko, znaczy jestem wykrętem, ale to jest inna historia. Tylko to jest po prostu coś normalnego. Mhm. To są hormony, które w jakiś sposób nieodpowiednio funkcjonują w naszym organizmie. No i się trzeba tym po prostu zająć z taką totalną pokorą, czułością, miłością do siebie, trzeba się tym zająć. I ja jestem. Przykładem na to, że można się mhm. tym zająć. I to jest jakby codzienna praca, i ale w rezultacie ja jestem dużo bardziej szczęśliwa przez to. Kiedyś myślałam o tym, że i byłam strasznie sfrustrowana, że takie rzeczy mnie spotkały, że, że mam nerwice, później że miałam depresję i tak dalej, i tak dalej. A później pomyślałam sobie, ile ja cudowne rzeczy odkryłam dzięki temu. To mhm. w się sensie nie będę mówić, że to jest łaska, że mam. Takie problemy i absolutnie jestem daleka od tego. Natomiast to też jest proces, to też jest jakaś forma procesu, przez który każdy z nas przychodzi. I kiedyś przeczytałam bardzo fajne zdanie, że życie każdego polega na tym, że mamy jakąś traumę i ją zajmujemy się nią i w ten sposób po prostu rośniemy jako ludzie. Więc to mi też bardzo dużo zmieniło, że przestałam myśleć tak o sobie, że jestem B, bo, bo mam coś takiego w głowie i coś takiego się ze mną dzieje, tylko stwierdziłam. Ile mogę wyciągnąć z tego doświadczenia, żeby się rozwinąć jako osoba i to nie działa na takiej zasadzie, że moje życie się rozwinęło, że już nie mam tych problemów, tak? że już nie mam nie wiem, nerwicy, czy nie jestem w stanie wstać z łóżka rano. Tylko za tym idzie szereg jeszcze innych kwestii, jakiegoś takiego uwrażliwienia, takiego bycia życzliwym wobec innych, bo ja też się bardzo zmieniłam. Na przestrzeni tych wszystkich lat gdzieś tam takiego dorastania i budowania swojej świadomości. bo Kiedyś byłam raczej taka no mniej świadoma. Potrafiłam być nawet dla ludzi na ulicy tak Bezinteresowanie, po prostu chamska, nie wiem, jakoś tak się wychowałam w jakiejś takiej momentalnej przestrzeni, która. Przeżytałaś za auto i krzyczałaś, ty chuj, jak Nie, Bez przesady, ale zdarzyło mi się rzucić do ludzi miechem. na ulicy miechem, mhm. tak jak mnie zdenerwowali, nie? Na przykład, jak. Ale to było zazwyczaj, że to nie ja jakby zaczynałam, tylko z drugiej strony. A miałam taki moment, że na przykład miałam jeden stały tekst, który mówiłam, nie będę go przytaczać, bo strasznie się go wstydzę. Teraz, jak o tym myślę, to uważam, że byłam tak żałosna. Kuszące, kuszące. Nie, 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 bo to będzie po prostu clickbaitowy. Tekst, więc okay, nie, okay. Będę, nie będę wywoływać dzilka z lasu, ale no, tak jakoś myślę, że może w jakimś sensie to była moja lekcja, to doświadczenie, mm -hmm. które miałam, i też może to, że ta droga moja taka nie inaczej wyglądała, to dzięki temu właśnie mogłam z tym wyjść do ludzi, opowiedzieć o tym i komuś też jakoś pomóc i. Zainspirować do mhm. tego, żeby się tym zająć, nie, bo mi po prostu samej mnie to zainspirowało, kiedy ja trafiłam na świadectwo kogoś, kto przechodził przez coś takiego. I przestałam się tego wstydzić. Teraz raczej mam tak, że to jest jakby moja codzienność. Pamiętam, że w pracy jednej, której już nie pracuję, długo walczyłam z tym, że mm, zgłosiłam, że we wtorki o 11 mam terapię. W zasadzie sensie nawet nie mówiłam terapię, tylko że mam, yy, no, że jestem zajęta, bo się mhm. wstydziłam, że powiedzieć o tym, że jakby mam terapię, bo w y, tamtym miejscu pracy insynuowali, że jestem niespełna rozumu i nie powinnam samodzielnie podejmować decyzji. W związku z tym, że mam jakieś tam problemy ze zdrowiem psychicznym. Hmm. E, więc to. za było... to słowo nawet w języku. Mobbing to jest coś takiego, jakieś tam słyszałam. A no to jest takiego. taki temat bardzo, wiesz, ja mogę dużo na ten temat rozmawiać. Mm -hmm. Ja jestem zaprzyjaźniona bardzo z tym terminem. Jesteś so Moim... familiar with that. Tak, tak. Ja myślę, że w tej kwestii to moglibyśmy nawet mieć oddzielny podcast żeby o tym rozmawiać, bo naprawdę Mobcast. myślę, że mogłabym nawet się nazwać ekspertem okay. w tej dziedzinie różnych rodzajów mobbingu. Ale no to tak Drodzy państwo, rozróżniamy różne rodzaje mobbingu. Tak, tak. To jest taki gorzki mm -hmm. akurat Element, ale to też na pewno miało wpływ na tą moją jakąś historię ze zdrowiem psychicznym. Uh -huh, Więc proszę uh -huh. Państwa, mobbing jest zły i ma wiele twarzy. <laughs> Tyle. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wiesz co, bo to są jakby, ja nie ukrywam, że to jest czternasty odcinek, chyba czternasty odcinek, ja nie pamiętam, Mat jest wydawcą, on musi pamiętać takie rzeczy. Ja muszę pamiętać o tym, żeby przyjść i dobrze Rozmawiać. I rozmawiać. I pamiętać z kim rozmawiam. Ale dobrze, że pierwszy powiedziałeś dobrze wyglądać. <laughs> tak, dobrze, tak, tak, tak. <laughs> w podcaście to jest najważniejsze to najważniejsze szczególnie kiedy nie ma wideo, nie? Mm -hmm. Natomiast jestem tutaj niestety twarzą tejże instytucji. History. Tak, więc jakby nie da się ukryć. Natomiast nie da się ukryć Kolejnej rzeczy, to już któraś, kolejna rzecz, której nie da się ukryć, <laughs> które, którą wypowiedziałem. Zmierzam do tego, że w większości odcinków Temat Zdrowia Psychicznego, kiedy rozmawiam z artystami, a przewalili się tu już różnic, prawa do lewa, jeśli chodzi o polską scenę muzyczną, Temat Zdrowia Psychicznego praktycznie wypływa przy każdym odcinku. I ha. to jest niesamowite, że ten podcast staje się powoli takim podcastem trochę o sztuce, a trochę tak naprawdę o... Nerwicach, depresji, stanach lękowych, tak, dragań powinna tu siedzieć i wychodzeniu, dokładnie. <głos> <głos> I wychodzeniu z wszelkiego rodzaju traum. I takie w sumie nasuwa mi się pytanie. Czy myślisz, że środowisko artystyczne generuje ludzi straumionych, czy tam generuje traumy, czy po prostu przyciąga ludzi, którzy mają takie trudne doświadczenia i jakby gdzieś w sztuce oni szukają ujścia do tych emocji? Ja myślę, że wszyscy mają te doświadczenia, tylko mhm. to wymaga pewnej odwagi, żeby się z tym mierzyć. Przecież to, że jest na przykład taki odsetek alkoholizmu w Polsce, to nie jest kwestia tego, że po prostu ktoś ma zajawę na chlanie i zajebiście jest mega dużo pić alkoholu i w ogóle super. I, I to się stąd bierze. To się bierze stąd, że właśnie ludzie sobie ludzie nie mają tej odwagi i siły i jakiegoś oparcia w świecie, który jest dookoła, żeby zająć się swoimi traumami, swoimi problemami, swoją wrażliwością, bo mm -hmm. mi się wydaje, że bardzo często to się bierze z jakiejś wrażliwości i wypierania tej, tej wrażliwości. Myślę, że szczególnie to gdzieś tam w takim świecie, który jest mocno cechowany stereotypami i tutaj wchodzenie w jakieś role Kobiet, mężczyzn. Ja sobie tak szczególnie myślę właśnie o facetach, którzy no, mają przegrane, jeśli chodzi o właśnie jakąś taką wrażliwość, miękkość. I no, ci artyści, którzy się decydują na to, żeby właśnie mierzyć się z tym, mają na tyle po prostu odwagi i siły, i wiary w to, że no, chociażby to, że. Decydują się jakoś uzewnętrzniać swoje emocje, jeżeli śpiewają, czy tam gadają, czy rapują, czy tworzą cokolwiek o jakichś głębszych rzeczach, a niekoniecznie o paniu, ruchaniu mm -hmm. i wydawaniu pieniędzy, no to jakby wiadomo, chociaż to też może być jakaś forma. Mm -hmm. e tam coś wiesz, coś trafia piszczy. No, 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 no tak, tak. S są tacy artyści, za którym coś tam za tymi tekstami idzie coś więcej, nawet jeżeli to potrafi tak być mocno in your face. E na przykład dla mnie takie rzeczy są bardzo mocne. Jakoś mam niską przyswajalność i bardzo łatwo się poruszam takimi kwestiami, ale no właśnie mi się wydaje, że to jest kwestia po prostu odwagi mierzenia się z tym i jakiejś takiej stworzenia sobie w życiu przestrzeni na to. To jest bardzo ważne. A jak ty znalazłaś w sobie taką odwagę, żeby w ten sposób zacząć o tym wszystkim opowiadać, nie tylko przez swoją sztukę, ale przede wszystkim przez właśnie te Czy rzeczy, amilia? które upubliczniasz? Hmm. Zastanawiam się, bo to był taki moment, jak mhm. ja pierwszy raz o tym powiedziałam publicznie, to był taki moment, że to była chyba dwa lata po tym, jak zdiagnozowano u mnie depresję, która jakby była wynikiem nieleczonej nerwicy i ja byłam wtedy w bardzo trudnym momencie, mhm. tam brałam leki, ale pamiętam, że chyba byłam po jakimś mega ciężkim takim planie teledysku, który po prostu wisiał na włosku i tam dużo było presji z różnych stron. I chyba potrzebowałam sobie tak dla samej siebie też umocnić się w tym, że jakby ogarniam to i że idę do przodu, że jakby czas. Mi się wydaje, że to też jest jakiś etap w przechodzeniu takiego doświadczenia, że jest ten etap, kiedy. Ja przynajmniej tak miałam, że jest ten etap, kiedy. Coś się dzieje i nie wiesz, co to jest. Myślisz, że you're losing your mind, albo że wylądujesz po prostu w ośrodku dla obłąkanych i że będą po prostu nagłówki faktów i innych pudelków, że she's insane, she's mental. Zlęcą no, się sam. E, no. Dokładnie. I miałam wizję w głowie znajomych, którzy mówią, e, ona zwariowała ją ona zwariowała, nie, on pokiwał w ogóle. Ale to jest, jest jakaś moja padaka. Uh -huh. Później jest ten etap, że szukasz jakby. Połączenia, co to może być w internecie zazwyczaj. Później jest etap jakiejś konfrontacji z kimś mądrzejszym. W moim przypadku to byli moi rodzice, którzy są w branży medycznej, więc początkowo myślałam, że po prostu pójdę do lekarza jakiegoś i, i, i dowiem się, co się dzieje, bo ja miałam też takie fizyczne objawy, po prostu, które pokazywały mi, że kurde, to nie jest tak, że to się tylko tutaj dzieje, tylko to już jest na zewnątrz. Nie? Mhm. Problemy z sercem i, i tak dalej, które zresztą do dzisiaj mam. No i później jest wizyta u lekarza, jakiś chyba etap wstydu, niezrozumienia, bo mnie przede wszystkim wstydziło najbardziej to, że, że przecież mam zajebiste życie. Jak ja mogę mieć depresję? Przecież no ja mam zajebiste no życie, nie? No jakby mam karierę, mam wtedy, miałam kochającego chłopaka, mam super psa, mam super ciuchy, jestem jakby zdrowa, nie, nie leżę w szpitalu podłączona do, nie wiem, chemioterapii. To ludzie cię lubią za darmo. <laughs> No, jakby jest mnóstwo powodów, z których powinnam się cieszyć, więc skąd jest mhm. ta depresja, prawda? Tylko, że no depresja to jest taka choroba, która to nie jest choroba dla, tylko dla ludzi, którzy mają tak bardzo. Subiektywnie trudne życie, bo my w sumie każdy z nas może stwierdzić, że ma trudną historię, trudną sytuację, i that's fine, that's okay, bo każdy z nas jakby przechodzi swoją drogę. I każdy ma też prawo do swojej opowieści. Nie? Oczywiście, że tak, dlatego to nie ma nic wspólnego z ocenianiem, przynajmniej no ja teraz tak głośno myślę to, co ja jakby wówczas o sobie myślałam, nie? że to w ogóle nie ma nic wspólnego z moją sytuacją, nie? To ma więcej wspólnego z, jakąś, z jakimś moim poziomem wrażliwości i stabilności takiej ogólnej życiowej z moją głową. I jakby sumy trudnych doświadczeń, które mnie spotkały. Nie? Układ nerwowy to jest też, um, mało się o tym jeszcze mówi, ale układ nerwowy to też jest jakby bardzo ważna część naszego bycia, życia, a niestety też świat, który teraz jest nastawiony głównie na performance, jakość, ilość więcej, szybciej. Nie uwzględnia tego, że jakby jesteśmy organizmem, mhm. który potrzebuje balansu i równowagi. I no ja też wtedy tego nie rozumiałam. To są rzeczy, które dopiero teraz gdzieś tam mi się, mi się pojawiają. A ty myślisz, że tempo było za szybkie w tamtym momencie? O w Jezus, tym życiu? na pewno. Dla mnie nie istniało coś takiego, że ja powinnam odpocząć, że to w ogóle było jakieś, wiesz śmieszne, niepotrzebne. Mhm. Zresztą miałam w głowie, wiesz, jak miałam odpoczywać, to po prostu jakieś wyrzuty sumienia i tak naprawdę i tak sobie zawsze znajdowałam coś, ale to wynikało z tego, że mój organizm jakby był, teraz to już rozumiem, był na układ nerwowy, tam chyba jest tak, że dzieli się na współczulny i przywspółczulny i ten współczulny odpowiada za działanie, akcje i tak mhm. dalej, a przywspółczulny za relaks, przyjemność, odpoczynek i tak dalej. No więc jeżeli ja lecę na tym. Współczulnym cały czas, no to ja nie chcę się przełożyć na ten współczulny, bo on mi ściągnie na dół mhm. i ja będę wtedy siedzieć, myśleć, a za tym idzie jakieś zbliżenie się do siebie, do swoich jakiś traum, i to się wtedy odzywa. Mhm. Nie? Zresztą zazwyczaj było tak, że ja nie chciałam odpoczywać, ponieważ jak ja na przykład jechałam na wakacje, no to ja przez tydzień miałam stany lękowe cały czas. Ja nie miałam stanów lękowych codziennie idąc do pracy i robiąc rzeczy, tylko ja miałam te stany lękowe w święta, w majówkę, w weekendy, jak się kończyła na pierdalanka, bo wtedy organizm mógł się zrelaksować i wtedy się odzywa wszystko: hej, nie zadbałaś o to, o to, o sen, mhm. o zdrowie i jakby jest panika nie? w organizmie, bo nie ma tego balansu. Nie? Mhm. Więc, no więc tak. Tak, to jest ważne po prostu. No i strasznie mnie zastanawia, czemu mm. o tym się nie mówi w szkole dzieciakom. Czemu nie ma edukacji? To nie jest jakby uczymy się na biologii o różnych rzeczach, czy na właśnie geografii, chumika. whatever. Cool, tak. fajnie, mm -hmm. fajnie to wiedzieć. Jak ktoś ma na to zajawkę ekstra, ale taka wiedza na przykład w takich dziedzinach, które ja sama gdzieś tam teraz eksploruję. To jest bardzo taka useful wiedza. nie? To nie jest wiedza z kosmosu, która tam ja była, tylko to jest taka wiedza, którą realnie możesz potem wykorzystać w swoim życiu. Ostatnio ze znajomym rozmawiałem na ten temat, i się śmieliśmy, że jest przedmiot w szkole, który nazywa się WOś. No, Gdzieś uczą Aha. nas, czym jest demokracja i czym wygląda proces wyborczy, którego potem i tak nikt nie pamięta i nikt nie zna. I że powinna być zajęcia typu wiedza woż, wiedza o życiu. I na przykład <laughs> powinny być zajęcia typu, jak mieć cechy skurwy syna, nie będąc synem na przykład. Zajebiste. I to byłyby zajęcia, które naprawdę by się przydały dzieciakom w szkole, tak de facto w życiu. Albo jak mieć cechy cwaniaka, nie będąc cwaniakiem. Jak to wykorzystać na tak, swoją korzyść. Tak, dokładnie. Nie no, to jest... Tak, zupełnie serio, to ja uważam, że naprawdę takie rzeczy powinny być gdzieś od małego wpajane w ludzi. No bo później by nie było tak, że ja mając te 20 lat, to mam tak spłycony oddech, zaburzenia akcji serca, natłok myśli, myśli automatyczne, które mnie jakby dają mi realizację i depersonalizację. Mhm. I ja po prostu mam takie łaryzde. Teraz wiem, jak to nazwać, nie? Ale gdybym wiedziała od jakby wczesnego wieku, że. Nie, jedyna choroba na świecie to nie jest nowotwór, tylko jest wiele innych również takich mniej może brutalnych i in your face chorób, bo nowotwory to chyba wydaje mi się od dzieciństwa. Ja miałam takie poczucie, że to jest największa choroba na świecie, że jakby wszyscy... no, no bo nowotwory mają. Ja to, to, co powiem, jest bardzo kontrowersyjne, ale powiem to, bo tak mi przyszło do głowy. W tym podcaście mówimy wszystko, co myślimy, że nowotwory mają po prostu dobry PR. No myślę, że mój tata by się zgodził z tym i zresztą mój tata jest lekarzem i też kiedyś tak bardzo przeżywał właśnie to, że, że czasami go tak serce boli, że są nagłaśnienia tylko takie właśnie kwestie związane z nowotworami, gdzie nowotwory, nowotwór nowotworowi nierówny uh -huh. to po uh -huh. pierwsze, a po drugie to jest straszna choroba jak wiele, jak wiele innych, ale on tak przeżywał, że, że on mając wiedzę medyczną wie ile jest strasznych chorób, przez które ludzie bardzo, 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 bardzo cierpią i to tak yy, nie ma właśnie takiego PR-u, jak, mm -hmm, jak mm -hmm. nowotwory. To nawet biorąc pod uwagę to, o czym rozmawiamy, nie? czyli jakby problemy natury psychicznej czy układu nerwowego właśnie, no one jakby dopiero od niedawna tak naprawdę są w jakiś sposób tak, mówi się o tym Tak, no kiedyś, głośno, kiedyś artyści, którzy mieli takie problemy, to po prostu, no znamy historię artystów, którzy po prostu... Przećpali się, tak? Bo po prostu sobie nie radzili z tym, co się z nimi dzieje, nie? I jest myślę, że szereg takich ludzi, których nawet, nie wiem, sztuka czy jakaś droga, którą przeszli nie jest i nie będzie nigdy upubliczniona, bo po prostu, nie wiem, nie mieli takiego fejmu jak Kurt Cobain, nie? A to jest przykład ludzi, którzy się zmagali z takimi rzeczami, więc... Nie wiem, jakie tam są statystyki, to musielibyśmy jakiegoś eksperta mieć, ale jestem ciekawa, jak to wygląda pod kątem liczb. No zaraz możemy zapytać czat GPT. że <laughs> ekspert obecnie. No nie wiem, ciekawa jestem mm -hmm. bardzo, jakby jak z tymi chorobami, w ogóle z zaburzeniami i ze zdrowiem psychicznym. Czy wiesz, jest... bo był taki brutalny mem, który jest, nawet ludzie go mieli na kubkach i na koszulkach ja go sparafrazuję, bo ja dokładnie nie pamiętam, jak tam szło w słowo, w słowo, ale tam było If Britney Spears survived 2007, you can hold this day, czy coś takiego, że jeżeli Britney przetrwa 2007, to ty przetrwasz dzisiejszy dzień. To był ten etap, kiedy ona ogoliła głowę tak, i tam ja wiem, miała pamiętam, załamanie pamiętam. nerwowe Straż, takie okropne, straszna historia. I przychodzi mi do głowy takie pytanie, bo Jakiś czas temu miałem tutaj Walusia i rozmawialiśmy. Fan. No, pff, ciężko nie być, to jest mm. bardzo ciekawa postać. Waluś wpadł na podcast i to był jeden z takich fajnych podcastów, bo ja tam powiedziałem pięć zdań, bo Waluś jak się odpalił, to. Super, zajebiście. To polecam odsłuchać, naprawdę. Mm -hmm. Jak ktoś nie nasłuchał się Walusia na jego płytach muzycznych, to warto posłuchać dyskastu z Walusiem, bo bardzo tam jest mnie, dużo Walusia. Bardzo mnie porusza jego twórczość. I właśnie z Walusiem, no, rozmawialiśmy dużo o dragach, ale nie chcę rozmawiać o dragach, bo mm -hmm. chciałbym nawiązać do tego, co Waluś powiedział i to wcale nie. U mnie w dyskaście, ale w innym wywiadzie, że jego zdaniem nie rozumie tego, dlaczego nikt nie robi szkoleń dla młodych artystów z przetrwania w show biznesie. That's wise. That's wise. I chciałam ciebie zapytać, co ty o tym sądzisz? Myślę, że nikt nie robi takich szkoleń, bo nikomu się to nie opłaca. Ale przydałyby się. <laughs> Przydałoby się, ale to wymagałoby dobrych ludzi, którzy mają oczy szeroko otwarte i chcą dobrze dla innych, a. To samo możemy odnieść do nowotworów i do całej mhm. y, branży farmakologicznej. To jest to samo, jakby są rozwiązania na pewne rzeczy i można ludzi przygotować, ale jakby kto na tym będzie korzystał? No tylko ci ludzie. Mhm. A to się nie będzie opłacać. Dużo łatwiej, nie wiem, sterować artystą, który nie ma własnego zdania, ma totalnie przekroczone granice i jakby z taką osobą można zrobić, co się chce. Nie? My nie znamy trochę swoich praw. Ja na przykład przeżyłam bardzo taką dla mnie trudną i brutalną sytuację. W zasadzie w podobnej kwestii to były dwie sytuacje. Mhm. Jedna, kiedy podczas jakiejś ścianki jakiś świetny fotoreporter zrobił zdjęcie moich cycków, bo miałam płaszcz, który był taki rozpięty i nie, mhm. jakby nie, nie miałam przyklejonego tego płaszcza i po prostu się zaczaił, żeby to zdjęcie zrobić i wrzucono to do sieci. Ja byłam tak przerażona tym. Czułam, że ktoś tak przekroczył moje granice, że jakby sprzedaje swoją twarz, sprzedaje swoją wrażliwość, sprzedaje siebie. To jest jakaś taka rzecz, którą jakby. Częściowo chciałabym mieć dla siebie i jakaś moja taka prywatność. Nie, jeżeli ja chcę się, nie wiem, obnażyć, pokazać czy cokolwiek, to chcę mieć nad tym kontrolę mhm. i wiedzieć, że to Na się dzieje. Na swoich warunkach, nie? I się odezwałam do prawnika i okazało się, że nie mogę nikogo pozwać o to, ponieważ jestem osobą publiczną. I jakby w tym przypadku to nie funkcjonuje tak. Wow. Innym razem zostałam manipulowana w jakimś sensie w nagą scenę. I też kompletnie, nie, nie będę się rozwodzić, bo mhm. myślę, że to byłby bardzo kontrowersyjny temat również, natomiast tam też czułam kompletnie po prostu, że nie mam żadnego wpływu na to, co się dzieje z moim ciałem i wręcz jakby słyszałam teksty, ale ty jest, jesteś aktorką, to no to jest twoje ciało, no to chyba jakby jest normalne. No nie, bo jakby ja mogę rozmawiać o tym, czy mam ochotę się obnażyć, czy nie mam ochoty się obnażyć, czy mam ochotę zrobić to, czy nie mam ochoty zrobić, wiesz, mhm. tamtego, więc dlatego mówię, że... To nie jest korzystne uświadamianie ludzi, jakie mogą mieć prawa, co mogą robić, jak sobie mogą poradzić w danej sytuacji, co im jakby przysługuje, a co nie. Ja dopiero zrozumiałam, że mi pewne rzeczy jakby, że mogę stawiać pewne granice rozmawiając z ludźmi, nie? A to też wymaga jakiejś takiej odwagi i ciekawości, żeby dowiedzieć się, co jakby inni o tym sądzą, nie? No bo siłą rzeczy ja się też wstydziłam na przykład tych sytuacji i nie chciałam o nich za bardzo mówić. I dopiero jak skonfrontowałam to z innymi, to było takie na zasadzie stara totalnie to było wykorzystanie to, co ty doświadczyłaś, jakby dlaczego to nie jest jakby, dlaczego nic z tym nie jest zrobione, no? Co miało być zrobione? No bo ja nie wiedziałam, że ja mogę powiedzieć nie. I też w tej branży artystycznej, showbizowej, bo to się bardzo zaciera, jest taka bardzo cienka granica, że prywata i zawodowe kwestie się bardzo mieszają. I to jest mega niebezpieczne, bo po prostu czasem jest tak, że zwłaszcza jak się zaczyna w młodym wieku, że masz taki fokus na tą karierę i na sukces, że dopiero później przychodzi na przykład refleksja, że ej, to było totalnie nie okej, okay, co ten ktoś zrobił wobec mnie. No i co? Mm. I nie powiesz później, że ta i ta osoba zachowała się w ten i w ten sposób. Znaczy ja uważam, że tak trzeba robić. Ja znam historię moich znajomych, którzy są młodymi twórcami i inni znani bardzo popularni twórcy wykorzystują na przykład propozycje ich do współpracy, typu że nie wiem, artysta tworzy jakiś koncept dla Wokalisty na klip, a później my ten klip widzimy do innej piosenki, i że jest na przykład w reżyserii tego artysty, który ją wykonuje, a to jest totalnie pomysł kogoś mniejszego. I ten ktoś mniejszy po prostu no, jest rozjebany tym, że ktoś ukradł jego pracę. Nie ma mhm. nawet na to dowody. Tak. A co mówi agencja takiej osobie? Nie, nie walcz o to, bo ty jesteś nikim, a tamta osoba jest kimś i ty nie wygrasz. No tak, to są takie klasyczne power move, które są nagminnie stosowane. to jest brutalne, dlatego ta świadomość i mówienie o tym, tak jak Waluś to nazwał szkolenia z jakby, tak, z... Przetrwania w show businessie. Nikomu się nie opłacają, znaczy nie opłacają się tym u władzy i tym najsilniejszym po prostu, nie? No bo Wtedy my, ja zaliczam się do tych jeszcze na początku drogi, mimo że zaraz będę miała 20 lat pracy w tej branży, mhm. no to po prostu my nie mamy, mając taką wiedzę, mamy jakieś narzędzia do tego, żeby walczyć o swoje prawa, swoje rzeczy, no ale tym samym jest zagrożenie władzy tych, którzy są tam mm -hmm. wysoko. Wysoko. Tych grubych z cygarami. Dokładnie. Ehm, wiem, o czym mówisz. Mamy w dyspensie dokładnie ten sam problem. W każdym razie. <laughs> <laughs> e, w kontekście tego, o czym mówisz, chciałem trochę nawiązać do twojej muzyki, ale z tego, że bardzo fajna się ułożyła rozmowa na poważne tematy. Ale nie chciałbym teraz... No to teraz, kurwa, o płycie. Nie, nie, możemy. Ale chciałem trochę nawiązać do tego, bo miałem taką refleksję słuchając sobie twojej twórczości, a że zaznajomiony jestem z twoją twórczością już od jakiegoś czasu no bo jakby ludzie ciebie słuchają i pojawiasz się w różnych Wszego. miejscach i, i robisz ładne piosenki, e, do których nóżka chodzi. E, zauważyłem taką rzecz i powiedz mi, czy jest z tym choć gdzieś było prawdy. Twoja najnowsza płyta, osiem. No? No? Wiesz, co najbardziej zwróciło moją uwagę? To jest pytanie co? oczywiście retoryczne, bo mi na nie nie odpowiesz, więc ja zaraz odpowiem na nie sobie Dobrze. sam. Ale wiesz, co najbardziej zwróciło moją uwagę na całej tej twojej płycie, w kontekście w ogóle twoich poprzednich wydań i mhm. całych albumów, które wydałaś? Że ty zupełnie inaczej brzmisz na tej płycie niż na poprzednich. I powiem ci, że kurde, no jest coś kuszącego w tej twojej nonszalancji w głosie, w tym takim podejściu, które to nie brzmi jak Ofelia z poprzednich albumów, gdzie, nie chcę powiedzieć, że się teraz żebyś mnie nie zrozumiała źle, dla mnie ty w jakimś sensie wokalnie przestałaś się starać, przez co zaczęłaś naprawdę zajebiście brzmieć. I dla mnie ta płyta jest fenomenalna właśnie ze względu na twój wokal, właśnie ze względu na tą... Wolność, którą słyszę w Twoim wokalu i taką, taką bardzo pozytywną wyjepkę. Ja mam wrażenie, czasami słuchając tego, jakby znając od środka, wiem, że niekoniecznie tak jest. I nie odpowiadaj na to, podzielę się tylko moją refleksją, że Ty niektóre rzeczy śpiewasz na take'u. Takie mm. mam wrażenie, ja odnoszę takie no wrażenie. Tak, no ale tak jest. To jest bardzo trafna obserwacja i to dosyć chyba dobrze, jakby wyłapałeś to, że ten debiutancki album pisałam w momencie, kiedy ja. Słucham zupełnie innej muzyki mm -hmm. niż słucham teraz. Mm -hmm. I ja mam też taką teorię, że to czym się karmimy, to tym się trochę stajemy. I w związku z czym, jeżeli ja przez tam ileś lat słuchałam takiej i takiej muzyki i gdzieś tam takie i takie rzeczy mi się podobały w tej muzyce, no to to gdzieś pewnie emanowało w tym, jaką ja tą muzę robiłam. A gdzieś tam... Te dwa albumy, ten debiutancki i Osiem, są taką dobrą wizualizacją tego, jak mój gust muzyczny ewoluował, mm -hmm. jak bardzo mi się zmieniło w ogóle podejście do muzyki. Trochę inne rzeczy zaczęły mieć znaczenie dla mnie, nie? że na przykład jakby za mną bardzo dużo stoi takiej edukacji, jeśli chodzi o takie techniczne śpiewanie, emisję mm -hmm. głosu. No właśnie. I to było coś, co bardzo jest bardzo silne we mnie. Ja z tego korzystam, ale nie powiem, że ja jestem tego fanką, bo dużo bardziej wolę właśnie taką jakąś naturalność i taką nie do końca nawet zawsze. Poprawność. Poprawność, uh -huh. która w tym jest. Gdzieś tam to mnie zawsze też fascynowało w moich idolach, że oni właśnie nie mają żadnej techniki, oni nie umieją śpiewać, ale po prostu są prawdziwi, są ludźmi. No tak, są. wielu z nich w ogóle nie umie śpiewać. Dokładnie, i to jest jakieś fascynujące, bo w tym człowieka, a z drugiej strony jest też taka moja część, która. Ma te swoje idolki, wokalistki, których po prostu głos rozdziera moje serce i bardzo dużo w tym, mm -hmm. w tym jest też mnie, więc jakby ja trochę tak staram się jak najbardziej zbliżyć się do siebie, żeby słyszeć po prostu. Dla mnie najważniejsze jest tak naprawdę jak nagrywam wokale, to ja chcę słyszeć siebie i jakby żeby to było prawdziwe. No bo autentyczność jest taką, autentyczność w głosie u artysty jest takim efektem ubocznym wewnętrznej spójności, powiedziałbym. I się zastanawiam, czy po prostu ciebie też to troszeczkę nie zagrało, że między tym albumem debutanckim a, a ósemką i wszystkimi rzeczami, które byłeś po drodze, no jakby przeszłaś pewną drogę. Ale też wiesz, to myślę, że też jest kwestia tego, że to swoją drogą, że przeszłam drogę, mhm. ale to jest też obraz sygby tej mojej właśnie historii, nie? że przy tej pierwszej płycie ja... Trochę nie lubiłam siebie. To są piosenki, które ja pisałam mając jeszcze 18-17 lat. To są bardzo stare rzeczy. Ja jakby tak naprawdę chciałam w ogóle zrobić tę płytę, żeby zamknąć jakiś etap w moim życiu. Mm -hmm. I to w jakimś sensie jest bardzo, tak ja mam takie odczucie, spójna historia. Natomiast w ósemce, gdzie to był album... Od początku do końca z jakimś konceptem, z historią, która za tym idzie. Ja dużo bardziej świadomie do tego wszystkiego też podeszłam. Zaczęłam też inaczej słuchać muzyki, na inne rzeczy zwracać uwagę. Na inne rzeczy zwracać uwagę pracując z producentem, czyli z Kubą Karasiem, zresztą z którym zaczęliśmy niedawno pracę nad kolejnym albumem. Zupełnie mnie to nie dziwi. No jakby super mi się pracuje z Kubą i myślę, że też to, że te, masz taką refleksję na temat tych wokali, które są na tej płycie, no to to jest właśnie też efekt tego, że no nie wiem, te warunki pracy z Kubą też były takie sprzyjające mhm. do, do tego. Wiadomo, że też Kurde, jak sobie przypomnę, jak pierwszy raz do niego na nagraniach, się wstydziłam i miałam taki stres, że to jest Kuba Karasz i w że jak miałam 18 lat, to pisałam do niego na Facebooku, czy zrobimy razem piosankę, bo Dumplings jest takie super. Mhm. No więc wiadomo, że miałam też to, ale już myślę, że słychać po prostu takie moje osadzenie w tym i to, że zaufałam sobie i swojemu konceptowi na ten album, że wiedziałam, że z tym debiutanckim jeszcze trochę tak nawet wizerunkowo tak macałam się, tak mm -hmm. się trochę wstydziłam, trochę ta Ofelia była trochę inna. Ja mam tą Ofelię dalej, taką biegającą po polach i w ogóle ona jest mega silna we mnie i zwłaszcza w ostatnim czasie, dlatego też ten kolejny zwłaszcza album... Zwłaszcza na wiosnę. Zwłaszcza na wiosnę, to jest swoją drogą. Dlatego ten kolejny album będzie też zupełnie inny. Mm -hmm. I będzie... Jeszcze nie wiem jaki, bo dopiero zaczęliśmy, ale piosenki już są napisane. W zasadzie zanim wyszła ósemka już miałam chyba ze trzy piosenki napisane na kolejny album. No i ja jestem sama ciekawa, co się wydarzy. To jest zajebiste, że jakby ja nie wiem, jak to, jak to wyjdzie. Jak, Zaczniesz jak... rapować? No chciałabym, ja bym chciała strasznie. Strasznie mnie do tego, strasznie mnie ty, korci. Masz, ty, wiesz, to, ty masz taką energię, moim zdaniem, taką w sobie, jakiś taki, nie chcę powiedzieć brzydko, um, I move. ale taki pitch power masz w sobie. Tak mnie ludzie do tego, odbierają. Do tego, żeby to zrobić. Nie, nie, ty a nie w sensie, w sensie taki, wiesz, taką zdolność do tego, żeby gdzieś tam napaść jakiś. na ten mikrofon, żeby na niego po prostu, wiesz, no, nakrzyczeć. Muszę się przełamać. No w Bolesnych Kościach, w utworze, który otwiera mhm. płytę 8. Tak. jest takie jest, moje jest. liźnięcie tego, ale kurde, no nie wiem, muszę nabrać pewności, chyba jeśli chodzi o to, bo nadal uważam, że moją taką mocną stroną jest po prostu wokal. E... Ale w dzisiejszych czasach eklektyzmu. No wiem! Wszystko jest wszystkim, każdy No wiem, może robić, co no chce. wiem, wiesz co? Muszę po prostu chyba przestać się aż tak zachwycać, takim, patrząc na to, że to jest takie nie, niedoścignione i że nigdy tam nie będę na jakichś raperów, którzy mi mega imponują. Mm -hmm. Tylko z mieć takie. Ja też tak mogę. Jeden mądry człowiek kiedyś mi powiedział bardzo mądrą rzecz. W kontekście jakichś tam moich muzycznych rzeczy, które sobie gdzieś tam skrobię, że scena jest nieskończenie wielka. Jest w niej miejsce na każdego. I no. myślę, że tak jest też ze sceną raperską, że ona może sprawić wrażenie, no ale popatrz nawet na scenę altrapów w Polsce, która jest drugim, drugim podziemiem, tak naprawdę. Raperów takich jak Koza chociażby, Zajwisty. czy Molhead, czy wielu, wielu innych. Y nawet związanych tutaj z naszą rodzimą wytwórnią, w której tutaj się znajdujemy. Mm -hmm. Jakby jest gigantyczne podziemie alternatywnych raperów, którzy w ogóle mają w gwizdku ten Fine. mainstream, tak? I jakby co oni sobie myślą i co oni... Na przykład chociażby osoba, którą ja sobie bardzo cenię, czyli Jerzy Krzyżyk, który miesza cold-wave'owe mm -hmm. brzmienia, siekiery z rapem Spardyce. w stylu ja w Travis kocham, Scotta. No jakby, takie come on, nie? Jakby można. Można, nie trzeba się tego w ogóle, w ogóle obawiać. Ja bym ciebie kompletnie kupił jako raperkę, powiem ci. No ja myślę, że przyjdzie taki moment. Tylko niekoniecznie na tej płycie mhm. jeszcze, którą teraz robię, bo ona dotyka trochę innych doświadczeń mojego życia. Okay. Może, może powinnam? Nie wiem. Na pewno przyjdzie taki czas i na pewno bardzo bym tego chciała, bo sama słucham takiej muzyki i ją lubię i to jest też jakiś element mojego rozwoju w ogóle w muzyce. Że ta muzyka po prostu pamiętam jak miałam te 19 lat i w ogóle płakałam godzinami. Przysięgam, to nie jest jakby udawane i hiperbola, że płakałam. Naprawdę potrafiłam Płakać, że jakby nie robi się już dobrej muzyki na święcie, lata idziemy jeszcze, tych tak? się skończyło. Okay. I już jest okay, 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 okay. I tak wtedy przeżywałam. A później nagle się okazało, że nie, że po prostu ja nie byłam na tyle otwarta. I tak samo pewnie jest z tym moim rapem, że jakby nie jestem jeszcze na tyle otwarta wewnętrznie. Chociaż, kurde, jak ja tam czasami się wygłupiam i coś tam I tutaj, sobie. Wiesz, może zawsze pierdolą singiel się nie przejmować, nie? Wyrwany z kontekstu No tam tak, sobie. ja bym strasznie chciała zrobić jakąś taką mega shitową, po prostu pustą piosenkę i zrobić taki najgorszy teledysk, <laughs> Wiesz, że co chodzi? Taki przegięty po prostu o matko, to by było tak przyjemne. no Tylko to byłby pastisz, nie? To mm -hmm. byłaby taka parodia mm -hmm. trochę. Mm -hmm. Chociaż mm -hmm. byłabym tak po prostu rozbawiona, jakby się to okazało jakimś sukcesem. I to by tylko moją teorię potwierdziła. To, to mi się tak Doja Cut, nie? Jakby jej kariera w ogóle to jest mega historia dla mnie, dlatego że. A ja nie wiem, jaka jest jej historia. A widzisz, a to bardzo polecam sprawdzić, bo może się to zainspiruje jeszcze bardziej. Dlatego, że ona wysłała płytę do wytwórni, Tam nie do końca pamiętam tą historię, co tam o co tam chodziło, ale wytwórnia miała jej zrobić pierwszy teledysk do jej pierwszego singla. Mhm. No i oni nie mogli coś tam się dogadać, nie mogli tego teledysku nakręcić. W końcu ona się urwiła i nakręciła sobie w domu sama ten teledysk. I do kawałka bicia Macau gdzie biega przebrana za krowę, je hamburgery, pije milkszejki i generalnie w tle trzęsą się mągowe cycki. No i ona sobie po prostu zrobiła taki teles w domu. Wydała go, stał się viralem. No chyba ma też 300 czy 400 milionów wyświetleń na YouTubie. Tak się zaczęła jej kariera. Wow, to nie, nie? wiedziałam. Nie miałam tak się pojęcia. zaczęła jej kariera, bo stała się, stała się memem internetowym. No i jakby... Generalnie dzięki temu... No bo to jest tak odklejony rozumiesz? Laska przybrana za krowę, wiesz? No ale to, śpiewa. to też potwierdza moją teorię dotyczącą świata, że jak robić coś, to na 1000% a albo nie robić wcale. Jak coś jest przegięte, jak są tacy kontrowersyjni artyści w tym kraju, którzy mm -hmm. budzą jakby wiele emocji. No i jest zawsze takie nie, no przesadę, nie, nie, no przesaduj, nie, no przesaduj, nie, no przesaduj, ja uważam, że zajebiście, zajebiście, bo oni są tak przegięci, że to jest jakiś dla mnie taki fenomen i ja szanuję to. Szanuję mm -hmm. wszystkich artystów i twórców w ogóle, którzy robią coś totalnie przegiętego, odklejonego i idą w to na tysiąc procent. To na maksa do mnie przemawia i czuję ogromny szacunek do czegoś takiego. Mm. No, yes. to, to zawsze jest gdzieś to tam rozciąga naszą wrażliwość, albo pokazuje nam, jak jeszcze wiele w sztuce jest do zrobienia. Kiedy ktoś robi kolejne jakiś frykisz, tak, którego bym no, się nie spodziewał. I też przede wszystkim. A masz czasami kurde, tak, no. możesz się to spytać, Ofelia. Masz czasami tak, że wiem ja tak niejednokrotnie, że ktoś coś robi takiego i myślisz sobie, kurwa, trzygatnie wprawdzie. Tak, O Jezu, ile <laughs> razy tak. Miałam. Tak, tak. Ile razy tak miałam? Mhm. No? Bo po prostu trzeba wpadać na pomysły i od razu je robić, a tak. nie zwlekać z nimi. No. Ja mam taki notesik, gdzie zapisuję swoje wszystkie pomysły. Mhm. Mam też na Instagramie taki folder do zapisywania rzeczy, które mnie jakoś zainspirowały, żeby pamiętać, żeby je zrobić. I to, to jest jakiś taki impuls, za którym trzeba, trzeba szybko iść. Zresztą ja w ogóle tak zazwyczaj też piszę, że po prostu mam jakieś pomysły mhm. i po prostu idę, wracam z siłowni i zapisuję sobie teksty, To jest też ciekawe dla mnie, też taka obserwacja, że w ogóle twoje teksty, to chyba nie spędzasz długo czasu nad nimi. W takim mm. pozytywnym sensie, że one yes. są takie dosyć... Wyrzucasz z siebie, nie? To co myślisz, to co czujesz, przerwasz na papier, a potem dzięki swoim zdolnościom wokalnym jesteś w stanie potem to ja, przełożyć ja na Ja bardzo mało robię poprawek, to musi coś mi bardzo w ucho w ogóle gryźć. U mnie to się dzieje dosyć intuicyjnie i jakoś tak bardzo muzycznie za tym idę. Kiedyś mhm. miałam tak, że to musiało być spójne, musiało być jakaś historia, musiało być jakieś takie metaforyczne, bla, bla, bla. A teraz y, ja też trochę zaczęłam inaczej pisać. Dzięki temu, że zaczęłam słuchać hip-hopu, to skumałam jakby, że słowa to nie jest tylko ładne. Skumałaś. Czy to. Nie, zakumacja wystąpiła jak złamie Ale jestem boomerska teraz. Dobrze. No dobrze, bo to jest boomerski podcast, także spokojnie. Średnia wieku, słuchaczy nasza 25-35, także to jest, jest git. Boomerstwo? No, oczywiście, w dzisiejszych czasach prożycie. Oh. Tylko że niedługo dwudziestolatkowie będą już bumerami, wiesz. Jest, jest coraz gorzej pod tym względem. O oh, matko, to nie, ja już jestem dawno bumerem w takim razie. No ale w każdym razie zrozumiałam to, że słowa. Mają swój rytm mhm. i na tym się też można opierać. I są też oczywiście popowi artyści, którzy jakby to kumają i to robią, yeah. ale to hip-hop się dużo przyczynił do, do tego i jakby całe moje eksplorowanie tego rodzaju muzyki, do tego właśnie, jak zaczęłam inaczej po prostu postrzegać to. Kiedyś było tak, że pisałam tak w ogóle, że po prostu strumień świadomości i nie miałam koncepcji na to, o czym będzie dana piosenka. Przy ósemce miałam dokładnie zaplanowane, o czym chcę pisać i to był też fajny challenge, że to mogłam sobie sprawdzić faktycznie, Liczyłaś że... Sylaby? Nie, nie liczę. Nie, nie, ale jakby zakładałam sobie, chcę napisać piosenkę o tym, o tym i o tym. I mm -hmm. jakby pisałam ją konsekwentnie o tym, o tym i o tym. I czasami w ogóle mam tak. Teraz jak na przykład słucham sobie moich na dyktafonie nowych piosenek, mam takie sobie piste. <grym grym grym grym> ale jest takie to wymyśliłam. To jest takie głupie, ale no tak mam, nie, że sobie tak, ja tak, tak rozkmiałam. To jest zdrowy, fajny objaw. Takby coś no ja, zadowolonym, to ja nie ja jest. Ja to zła rzecz. lubię, tylko że to też ja mam dosyć starą też. Takich staromodnych, jakichś moich takich miłości do jakiejś poezji i tak dalej, więc nie wiem, czy to będzie miało odbicie u innych, ale też na przykład właśnie w tym albumie, nad którym teraz pracuję, mhm. nie mam w ogóle założenia, czy ja chcę, żeby to był hit, czy ja chcę, żeby to w ogóle miał jakiś gigantyczny sukces, jakby... Totalnie się zwolniłam z tego i po prostu robię to dla siebie, dla jakiegoś swojego eksperymentu, który chcę przejść. Bo też z kolei od płyty 8 teraz też zaczęłam słuchać innej muzyki, i, no i jestem ciekawa, co, co z tego wyjdzie. Bardzo jestem zadowolona na razie z tego, co gdzieś tam sobie napisałam, i bardzo szybko mi szło. Pracowanie nad tym, w ogóle nawet jakiś czas gdzieś mówiłam o tym, że większość tekstów piosenek na ten album, który teraz mhm. robię, napisałam w samolocie. W no. ogóle, więc to też jakiś taki był dla mnie taki czas medytacyjny, powiedzmy, bo dla mnie trochę też jak piszę, to trochę w takiej jakby jakiejś próżni się zamykam w swojej głowy, ale też nie wyznaję czegoś takiego, że nie mam weny. Ja nie, to nie, może nie, powinieneś nie. następny album nazwać Lot, Odlot, coś wiesz, nawiązać Cordy, coś no, do tego, no. do tych swoich um, samolotowych już, Nie, Już mam pomysł, już okay. mam tytuł, okay. już mam wizję, wszystko też w podróży się narodziło to, więc zobaczymy, czy doprowadzę to do końca, ale myślę, że tak i nawet y, chyba nikt nie zrobił jeszcze czegoś takiego, w sensie mhm. nie... Wszystko się skleja, tam się okay, wszystko skleja, okay, więc okay. to daje mi ogromną satysfakcję, jak te, okay. te puzelki powoli w mojej głowie. No tylko tę muzę trzeba w końcu zrobić. Ale to też się już dzieje. A ty miewasz takie momenty w swoim życiu, gdzie po prostu jesteś z siebie dumna, z tego wszystkiego, co ci się udaje osiągać. Są takie momenty, wiesz, dlaczego Cię to pytam, dlatego że bardzo często, bardzo często w rozmowach z różnymi artystami, czy tutaj na podcaście, czy gdzieś zupełnie na polu prywatnym, jest powracający problem tego, że ludzie po prostu nie potrafią być zadowoleni z tego, co robią w życiu i nie potrafią być dumni swoich dokonań. Ale wiesz, co jest kluczem w tym? Kluczem nie jest to, żeby mieć ale zrobiłem, wow, duma mnie rozpiera, mhm. tylko mi się wydaje, że to bardziej chodzi o wdzięczność. Okay. Do jakby siebie i tego, mm -hmm. kim się jest i tego, Łabne. co się ma możliwość robić. Łabne. Ja mm -hmm. przynajmniej to gdzieś odkryłam, nie? że i dużo częściej ta moja duma, tutaj mam na myśli wdzięczność, mm -hmm. odnosi się do mojego prywatnego życia bardziej niż zawodowego. Ja czuję dużo większą dumę i satysfakcję, kiedy mam sytuację, na przykład, w której mogę się zachować jako ostatnia, mm -hmm. no. e, a na przykład. Mogłeś powiedzieć, wypikalibyśmy. No, ja później nie chcę, żeby ktoś tu, wiesz, wyciągał i tak dalej, bo już miałam takie różne przygody, więc dlatego jestem ostrożna. I jakby, że czuję taką wdzięczność do tego, kim jestem i jakiejś właśnie mojej wrażliwości, mhm. że na przykład właśnie kieruję mną dobroć, a nie to, co najłatwiej by mi przyszło na przykład, nie? I to w takich momentach czuję dumę, wdzięczność, bo duma okay. mi się kojarzy z takim... Że zadzieram nosa i, mm -hmm, i w mm -hmm. ogóle. Dumna byłam z siebie, czułam wdzięczność do mojej sytuacji. Jakiś... A zdarzało się zadzierać nosa? Miałeś taki moment w swoim życiu? Miałam. Miałam. Jak poszłam do liceum, to byłam tak straumatyzowana przez moją podstawówkę i gimnazjum, gdzie byłam gnębiona, że ja chciałam, żeby się mnie bali w liceum. W jakimś sensie część mnie takiej gdzieś nadal we mnie jest, mm -hmm. na pewno. Trochę ją, jakby przekułam w coś innego. I o tym jest piosenka trochę bolesne kości, czyli Tymoteusz. On jest jakby trochę tą energią moją ale trochę sobie to przerobiłam po prostu na coś innego nie że wykorzystuję sobie tą taką moją część agresywną i jakąś taką gorzką bardziej na inne rzeczy i wtedy zadzierałam nosa ale to nie było zadzieranie nosa ponieważ ja wiem że jestem tak zajebista że w ogóle wszyscy wymiękają, tylko to było zadzieranie nosa jako moja garda po prostu żeby mm -hmm. nie dostać zranienia okay. nie okay. więc jakby to było moje takie nieudolne radzenie sobie z, z ogromnym lękiem przed nowym środowiskiem który był w ogóle z dupy i nie bo miałam zajebisty liceum i już po chwili opadła garda, mhm. gdzieś tam zniknęła ta poza całą, którą sobie zrobiłam i mogłam być sobą. Zresztą do dzisiaj wspominam moje liceum jako najszczęśliwszy czas mojego życia, mhm. najpiękniejszy i jestem cholernie wdzięczna, że miałam takie liceum i takie doświadczenia w tym liceum. Coś pięknego to było. Chciał się pod tym podpisać, niestety nie mogę. Moje liceum to nie było miejsce, które dobrze bym wspominał, ale to jest temat na zupełnie inny podcast. Bardzo długi i wieloodcinkowy. Tak sobie jeszcze myślę. Jest takie pytanie, może standardowe, ale myślę, że po tej rozmowie, którą mieliśmy, mam pewne prawo zadać Ci banalne mhm. pytanie. E, o czym Ty marzysz właściwie na dziś dzień? O czym ja marzę? Poza świętym spokojem, poza, wiesz, jakby tego typu rzeczami, o których marzymy wszyscy. Ja mam bardzo proste marzenia, szczerze mówiąc. One się w tym momencie chyba nie nadają na antenę. Okay. Może powiem o moich takich ultimate marzeniach. Mm -hmm. Bo ja mam, tak naprawdę, takie bardzo proste potrzeby w życiu, tak mi się wydaje. Ale, tak szczerze, ja marzę o tym, żeby być. Tak w bardzo w zgodzie z sobą i blisko siebie i w akceptacji, wiem, że to brzmi tak górnolotnie, akceptacji miłości do, do siebie, żeby. Mhm. Mieć odwagę i siłę robić wszystkie rzeczy, które artystycznie, które zawsze chciałam robić. Okay. To chyba to jest chyba moje największe marzenie, bo za tym po prostu idzie szereg innych. To jest trochę takie jak masz jedno życzenie i możesz się zażyczyć, żeby móc spełniać wszystkie życzenia. Mm -hmm, to, to jest dla mnie mm -hmm, to, mm -hmm. nie? że jakby wiem, że za tym po prostu się rozciąga cały ocean wszystkich rzeczy, które dają mi satysfakcję i w których jestem szczęśliwa, nie? Bo to po prostu oddziałuje na wszystkie inne rzeczy. To jest takie moje marzenie. A inne moje marzenie to jest takie, że chcę się nauczyć surfować. W końcu. Podjęłaś już jakieś kroki w tym kierunku? Tak, podjęłam i prawie zginęłam w styczniu przez to <laughs> w okay. Kalifornii, więc musiałam sobie trochę to odczarować, ale na pewno jakby się nie, nie poddaję i wracam do tego i po prostu chcę być surferem, surferką. To jest ciekawe marzenie, muszę ci powiedzieć. To jest takie... Powiedziałbym, kurczę, w tym anturaż to ja ciebie widzę. Tak? Tak. Kurczę. No właśnie, tak. ja muszę to pocisnąć. Ja to, 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 jest, to, jest, to jest moje marzenie, odkąd ja, nie wiem, miałam 15-16 lat, więc. I potem kręcisz klip na desce, GoPro. Ej, zesrałabym się. O matko, ale to było cool. Jak rżniesz po falach. Robisz te wszystkie, nie wiem, to się nazywa. flipa. Mela tak zawsze, moja przyjaciółka Mela tak zawsze mówi. flipa, tak? tak Mela tu siedzi, więc kiwa głową. tutaj to jest rozmowa kontrolowana. Także jesteśmy tutaj na podsłuchu. Ale nie przeszkadza nam to absolutnie w tym, żeby móc sobie świetnie porozmawiać. No właśnie, miałem do ciebie bardzo dużo pytań, których nie zdołałem się. O nie, zadać. bo jestem gadułą, no! I jestem ci za to bardzo wdzięczny. Tak? Tak, Dlatego, że ja najlepsze rozmowy mam wtedy, kiedy przygotowuję sobie 20 parę pytań, i potem zadaję dwa. dwa. Ja <laughs> wtedy wiem, że rozmowa jest dobra. Super. E, więc jakby nie patrzeć, jest to dla mnie zawsze bardzo ciekawe i przyjemne posłuchać sobie um, tych opowieści. Na koniec zawsze zadaję takie pytanie, bo będziemy niestety już kończyli um, naszą dzisiejszą rozmowę, ale na koniec zawsze mam takie pytanie czego tobie możemy nie życzyć? I to jest takie podchwytliwe pytanie. Kurde, nie wiem. Ej, to jest trudne pytanie. O, mhm. nie życz mi, żebym wracała do przeszłości. Okej. Okay. Dobre, bardzo to dobre. No, tego ci nie mnie. życzymy. Dobra. Dzięki. Także trwaj w teraźniejszości. No, nie życz mi, że wracamy przyszłość przyszłości. No. Dobra, super. Ofelia, bardzo Ci serdecznie dziękuję za dobrą rozmowę. Dziękuję mm. bardzo również. Podoba mi się, że wybrnęłaś z tego bardzo trudnego pytania na koniec. No, to było wyzwanie. To było wyzwanie, Znanie. ale dzielnie sobie poradziłaś. Strasznie było nam było Ciebie tutaj gościć i z Tobą porozmawiać. Bardzo e dziękuję za zaproszenie. Cieszę za... się, że opowiedziałeś nam tak szczerze o tych wszystkich rzeczach, mm, które są myślę, że ważne i potrzebne, żeby gdzieś tam były one on air i żebyśmy sobie Prawda. mówili o tym wprost, wprost. jak się mhm. czujemy i co jest dla nas ważne, i co jest potrzebne. No, także ja nazywam się Mateusz Dekendrys, byłem prowadzącym. Moim gościem była Ofelia Iga Kraft. Jakieś ostatnie słowo do słuchaczy, którzy będą słuchać tego podcastu? Nie z no, to... podziękuję, że dotrwali tutaj do końca, jeżeli <laughs> do, słuchają tych słów. To dziękuję, że cierpliwie wysłuchaliście. Także tak, dobrze. Piona dla was, że wysłuchaliście. Polecamy się, słuchajcie nas, lajkujcie i róbcie wszystko to, co trzeba. Jak to powiedział ten znany raper, wiecie, co macie z tym zrobić. Jo. działać tak, wiesz, z serducha i... Ja tak, umiem. To są ważne, potrzebne rzeczy.